witajcie w nowym modowym wyzwaniu. 6 vlogerek, 6 influencerek, 6 różnych stylizacji. Pomyślałyśmy, że pójdziemy za ciosem. Ten vlog się podoba, proszę bardzo, jeszcze raz. I razem z dziewczynami przygotowałyśmy stylizacje. Jak one będą wyglądały, ja jeszcze też nie wiem. Razem z wami się dowiem. Za chwilę otworzymy wszystkie paczki i zobaczymy, czy to się połączy w jedną całość, połączy w jedną stylizację. Koniecznie dajcie znać łapką w górę, jeśli ten vlog będzie się podobał. Zaglądajcie na kanały do dziewczyn, no i koniecznie też zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Z góry dziękuję. Ja już jestem podekscytowana, co tam jest w tych paczkach, wiecie, no bo nie wiem, czy te rzeczy będą trafione, czy sobie zostawię, czy jednak odeślę, zobaczymy. Mam nadzieję, że dziewczyny trafiły. Wiem, że tutaj już dziewczyny mnie znają, bo tutaj widzę jakieś Massimo Dutti. Jak przyszła ta paczka, to już sobie pomyślałam, co ja dla siebie zamówiłam. Nie pamiętam, bo jestem uzależniona od Massimo. To pewnie już wiecie, a tu się okazało, że to jest od którejś dziewczyn i zaraz opowiem. W wyzwaniu bierze udział oprócz mnie 5 innych dziewczyn. Kasia, Asia, Basia, Sylwia i Oliwia. Kasia, Basia, Asia, Sylwia, Oliwia, wszystkie wymieniłam. No i każda coś przygotowała. I ja już sobie, słuchajcie, oczywiście obmacałam te paczki i już mniej więcej wiem. I myślę, że zgadłam, co w której jest. No bo po kształcie można wyczuć, że tutaj będzie raczej odzież wierzchnia. I za odzież wierzchnią była, mam tutaj ściągę, odpowiedzialna Basia. Tutaj wydaje mi się, że będą doły, jakieś spodnie, spódnica, czyli była odpowiedzialna Asia aż plum. Tu ewidentnie są buty, czyli Oliwia była za buty odpowiedzialna. Tutaj wymacałam torebkę, już macałam. I za torebkę była odpowiedzialna Sylwia, Shiny. I tu będzie góra, więc od góry zaczynamy, bo za góry była odpowiedzialna Kasia. I teraz oddajemy głos Kasi Osipowiczce, jaką górę dla mnie wybrała. Bluzka, bluzeczka, bluzunia. Sprawdzimy to teraz. Cześć, z tej strony Kasia. Tym razem dla Magdy postanowiłam zamówić coś białego, kobiecego. Magda kojarzy mi się właśnie z taką świeżością, lekkością, dlatego zamówiłam jej bluzkę, która jeszcze dodatkowo podkreśli jej urodę. Kolor bardzo uniwersalny, ale też moim zdaniem wiosenny, więc myślę, że się sprawdzi. A czy cała stylówka będzie do siebie pasowała, no to przekonamy się już za chwilę. To była Kasia i jestem bardzo podekscytowana. Otwieram razem z wami. I czy miałam rację? I oczywiście, że miałam rację. I jest tu bluzka Stradivarius. Biała, bardzo dobrze. Już mi się to podoba. W wiosennym wydaniu, to się już otwieram. Taka widzę wiosenna. Chyba będzie w moim stylu. Zaraz się przekonamy. Co ta Kasia dla mnie wynalazła? Ojej! A to taka nawet letnia, a nie wiosenna. Taka odważna bym nawet rzekła. Chyba będzie widać mój biust. Chyba tak. Bardzo odważna, ale ładna. Bardzo odważna, ale piękna, bo ja powinnam pod to mieć jakiś top. Jakiś może top taki biały, prawda? No dobrze, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo tak. Chociaż może ona się będzie trzymać tu. Może się będzie trzymać, zaraz sprawdzimy, słuchajcie. Wygląda to bardzo uroczo. Stradivarius rozmiar M, czyli wszystko się zgadza. Chociaż wydaje się bardzo mała. Wydaje się mała, prawda? No dobrze, nie ma co oceniać. Zobaczymy, jak będzie na mnie leżała. Troszeczkę przeraża mnie ten duży dekolt, bo ja tak, wiecie, z dekoltami to tak nieśmiało. Ale sprawdzimy, nie ma co. Kolejna paczka. Wymacałam, bo już macałam wcześniej, torebka. I za torebki była odpowiedzialna, czekajcie, sprawdzę, Sylwia Shiny Syl. Sylwia, jaką torebkę wybrałaś dla mnie? Cześć kochani, tu Sylwia Shiny Syl. Dla Suzy wybrałam torebkę w kolorze beżowym, czyli taki, jak bardzo lubi, bo no zapewne jak oglądacie jej kanał, widzicie, że w jasnych barwach ona wygląda przepięknie. Mam nadzieję, że ci się, Suzy, ta torebka spodoba. Sylwia, dzięki. Teraz, słuchajcie, sprawdzamy. Sylwia, oczywiście wybrała torebkę w moim kolorze. Słuchajcie, torebka w kolorze moim ulubionym. Ach, Sylwia, no przecież tyle lat się znamy. Najmodniejszy fason, słuchajcie. Jest to marka Mango. I tutaj jest, słuchajcie, taka, o,
Proszę, na zamek, wygodnie. Tutaj ma takie zatrzaski i jeszcze zamek. Mała kieszonka. No fajna! Ja nie wiem, czy to jest do końca mój styl. Ja sobie muszę siebie zobaczyć jeszcze. Mi się podoba. Ale wygląda, Karoli się podoba, ale wygląda, powiem Wam, całkiem. Aha, i on ją się nosi tylko tak do ręki, ale fajne jest to, że można na przykład ją też zrobić tak, jak ktoś by wolał. Piękny kolor. Nie mówię nie, zaraz zobaczę, jak będzie wyglądać w stylizacji. Natomiast kolor cudowny, kształt, no też fajny. Mi się bardzo podoba. I kolor, i kształt jest fajny, naprawdę. Najmodniejsza, bo Sylwia Szelm, syn, to ona zawsze w trendach wie, co piszczy. Stawiamy tutaj, zaraz będziemy się stylizować. Dobrze, idziemy dalej. Tutaj jestem pewna, że są buty. Sprawdzam na ściągawkę. Za buty była odpowiedzialna Oliwia. Oliwia, jakie buty wybrałaś dla mnie? Cześć, tu Oliwia z kanału Cheers. Madzia, witam Ciebie i Twoje widzki. Wybrałam tym razem coś na obcasie. Są to delikatne klapki inspirowane tymi od Bottega Veneta w wersji czarnej. Jestem przekonana, że ten model jest na tyle uniwersalny, że bez względu na to, na co dziewczyny postawią, będą wyglądać przepięknie na Twoich stopach. Oliwia, dziękujemy i sprawdzamy. Otwieramy paczkę, uwielbiam. To jest taki najmniejszy moment, kiedy mogę sobie sprawdzić, co w środku jest. Naked. Oj, wyglądają na małe. Ale jakie fajne. Ale prawda, że stylowe. No. Co powiecie na to, żebym sobie je zatrzymała? Ja jestem na tak. Fajne jest to, słuchajcie, że nie zabijecie się w tych butach, bo mimo, że to klapki, to nie są strasznie wysokie. I to jest fajne. Wyglądają o tak. Zobaczymy, jak się będę prezentować. Fajny, to już też taki raczej wiosenny, letni look. Ale w sumie, kto wie, może tej wiosny też już będzie gorąco. I może ja jestem bardzo na tak. Karola jest bardzo na tak. Karola, słuchajcie, dzisiaj jest bardziej podekscytowana ode mnie jeszcze. Słuchajcie, tymi zakupami. Proszę, stawiamy tutaj, bo prezentują się naprawdę ładnie. Czy ja będę dobrze wyglądać? No zobaczymy. Dobrze, i kolejne, słuchajcie, i tu są doły. Za doły była odpowiedzialna Asia Aż Plum Plum, bo tutaj pewnie jest odzież wierzchnia. Więc Asiu, co dla mnie tutaj znalazłaś? Pewnie będzie mi się podobać. Sprawdzamy. Cześć, z tej strony Asia z kanału Aż Plum Plum. Dla Magdy wybrałam spodnie w kolorze, który u niej gdzieś tam na Instagramie bardzo często się przewija, także wydaje mi się, że przypadnie jej do gustu. Jest też firma, którą wiem, że Magda właśnie lubi, także koniecznie daj znać, co o nich sądzisz. To była Asia. Asiu, dziękujemy. Sprawdzamy zawartość. Na pewno mi się będzie podobać, bo wszystko, co z Massimo, to uwielbiam. Nie ma raczej pomyłek, jeśli chodzi o Massimo. Uwielbiam. No dobrze. Ten moment odklejmy. I będę cała jasna! Będę cała jasna! Wow, jakie spodnie! Chyba mi się podobają, chyba mi się podobają. Podobają mi się, podobają mi się! Są super! Super, prawda? No. Pewnie to nowa kolekcja, bo nie widziałam ich w sprzedażowej. Słuchajcie, spodnie w kolorze piaskowym, czyli moim. Ach, dziewczyny, znacie mnie dobrze, wiecie, w czym korzystnie wyglądam, za to Wam bardzo dziękuję. Bardzo fajne spodnie, obym ja w nich korzystnie wyglądała, bo to taki fason troszeczkę ryzykowny. Natomiast na te moje nogi, kto wie, może dobrze wyglądać. Podobają mi się bardzo. Podobają mi się. Podobają mi się coś innego wreszcie, nie rurkowego. Coś takiego w innym stylu, oby tylko długość była dobra, bo wyglądają na krótkie. Ale naprawdę mój kolor. Dobrze, dobrze, ale to będzie stylizacja. Fufu. I słuchajcie, ostatnia rzecz. Podglądam za okrycia wierzchnie była odpowiedzialna Basia. Basia, moja Busia kochana. I oddajmy głos Basi. Basiu, co jest w środku?
Cześć wszystkim, z tej strony Basia i dla Magdy postanowiłam wybrać klasyczny beżowy płaszcz, chociaż przyznam, że po zamówieniu zaczęłam się zastanawiać, czy nie będzie on jednak zbyt ciepły, bo jest to jednak stylizacja wiosenna, no ale to się dopiero okaże po otworzeniu przez Magdę paczki. No i Magda, oczywiście mam nadzieję, że Ci się spodoba. Basiu, dziękujemy pięknie, sprawdzamy zawartość środka. I co tu jest? Jest coś pięknego w moim kolorze. O dziewczyny, dobrze, że mnie w czarny nie ubieracie, bo wiecie, że ja nie lubię. Zresztą idzie wiosna, ojej. Każdy chce w jasny, prawda? O, dobrze. Coś widzę pięknego. Słuchajcie, bardzo szczelnie zapakowane. Wow. Basiu, tak się składa, że bardzo, ale to bardzo, bardzo podobny płaszcz sama posiadam. Ten jest, słuchajcie, z marki Pull&Bear, a ja mam z Olsena. I dokładnie mam identyczny, tylko w kolorze bardziej kamelowym. Ten idzie bardziej w róż. Jestem bardzo ciekawa, jest świetny. Może nie do końca zgra się to z klapkami, bo klapki to bardziej tak już letnio, a tutaj jest bardziej wiosennie, wiosenny płaszczyk. Ale jak to będzie w całości wyglądać, to się zaraz przekonamy, bo każda z tych rzeczy oddzielnie naprawdę zabłysło mi oko. A jak to połączymy razem, zaraz sprawdzimy. Skoczyłam w całą stylizację i prezentuje się ona następująco. Buty są wygodne. Dla mnie obcas tak do 10 cm nie stanowi problemu. Klapeczki, zastanawiam się nad ich zostawieniem, więc dajcie znać. Następnie spodnie. Spodnie jestem absolutnie zakochana. Massimo Dutti, no to wiadomo, ja wszystko lubię z tej marki. 38 i mam jeszcze luz, więc to jest też dobra informacja. Z wysokim stanem, ładnie podkreślają sylwetkę. Podobają mi się i myślę nad zostawieniem ich. Bluzka jest niestety za mała, mimo że też jest rozmiar M, to tutaj, słuchajcie, coś nie gra, ta falbanka chyba jednak powinna być dłuższa. To jest Stradivarius, może jednak ze Stradivariusa powinna być większe, bo są szyte dla młodszych dziewczyn, nie wiem. Mój jak gdyby tułów jest dłuższy do tego rozmiaru i powinna mieć dłuższą, natomiast dekolt musiałam tu lekko spiąć, bo było widać za dużo. Płaszcz jest świetny i powiem Wam, że taki płaszcz przydaje się wiosną. Ja mam taki w kolorze kamelowym, więc go nie zostawię. W rozmiarze M jest ten, bardzo fajnie i wygodnie. No i torebka, słuchajcie, pasuje do mnie, takie mam wrażenie. I to jest taki gadżet modowy, z którego ja trochę się śmiałam, ale jak wzięłam do ręki, to słuchajcie, to wygląda naprawdę fajnie. I tak się prezentuje cała stylizacja. Ja teraz zrobię dwie małe zmiany. I zobaczycie, że cała reszta stylizacji będzie grała jeszcze lepiej, no bo wiecie, my zamawiamy sobie w ciemno, więc tak naprawdę nie wiemy, co która dostanie, co która, której wyślę, więc nie wszystko zawsze musi grać, ale zrobię dwie małe zmiany i zaraz zobaczycie, że będzie o tak. Ok, dokonałam małej zmiany. Mam nadzieję, że Kasia, która była odpowiedzialna za góry, mi wybaczy, bo bluzka jednak jest za mała. Wzięłam zwykły, prosty t-shirt i zamiast okrycia wierzchniego, za które była odpowiedzialna Basia, zamieniłam na tę marynarkę. I słuchajcie, teraz w tym momencie cała reszta pasuje idealnie. I to jest, słuchajcie, taka stylizacja, którą ja mogę Wam śmiało polecić. A jeśli już jesteśmy przy tej marynarce, to gorąco zapraszam na mój Instagram, gdzie znajdziecie, uwaga, 5 różnych, nie, razem z moją to nawet 6 stylizacji z tą marynarką, bo dziewczyny wystylizowały ją na swoje sposoby i na naszych Instagramach znajdziecie właśnie te wszystkie 6 stylizacji z jedną marynarką z Zary, więc jeśli jesteście ciekawe, to zapraszam na mój Instagram, a wszystkie vlogi i stylizacje dziewczyn są podlinkowane pod moim vlogiem. Zaglądajcie, zobaczcie, która z dziewczyn wyglądała najlepiej w naszych wiosennych stylizacjach. I to tyle na dziś, dziękuję pięknie, bardzo będzie mi miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał i zostawicie łapkę w górę. Pięknie dziękuję, do zobaczenia, pa!